Cześć, jestem Peres, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i to jest pierwszy odcinek, można powiedzieć, pewnej serii. Mam nadzieję, że bardzo długiej serii, a teraz Wam powiem, dlaczego długiej serii. Dobrze. Moi drodzy, nie wiem, jak nazwałem ten odcinek, bo ja nigdy nie wiem, dopiero jak publikuję, to nazywam te odcinki, także nie jest to aż tak bardzo zaplanowane. Ale podejrzewam, że już z nazwy, z tytułu filmu domyślacie się, co będzie na tym materiale. Także słowem wstępu. Pamiętacie, jakiś czas temu miało miejsce takie wydarzenie jak wielka matura z wiedzy o zegarkach. No i to polegało na tym, że ja tam chodziłem, nakręcałem, tutaj nagrywałem, tu pstrykałem zdjęcia i tak dalej. Ale były też momenty, gdzie po prostu mogłem sobie usiąść, odpocząć albo pogadać sobie z kimś. No i pogadałem z chłopakami z Victorinoxa. Tak, okazuje się, że to naprawdę są bardzo klawe chłopaki. I no wiecie, na takich eventach różne rzeczy się tam opowiada, może tam sobie coś, jakaś współpraca, jakieś coś, zobaczymy, tutaj coś tam. Ogólnie nigdy się tam jakoś straszliwie nie napalam, że tam, o, teraz to już w ogóle będzie niesamowicie. Po prostu tak z delikatnym dystansem, będzie to będzie, zobaczymy jak to będzie. No i jednym z tematów, który poruszaliśmy, to, że te ich zegarki są takie wytrzymałe i w ogóle, i że te testy, bo jak sobie wejdziecie na stronę Victorinoxa i wejdziecie sobie na Inoxa, to tam jest, że te zegarki przeszły 130 różnych testów. Jak wejdziecie sobie na YouTube'a i wpiszecie sobie Victorinox Watch, nie wiem, test, to zobaczycie, jak przyjeżdża koparka, jak ciężarówka, jak zostaje zrzucony ten zegarek, podpalony, zamrożony i różne rzeczy. I to są materiały Victorinoxa. I ja im wierzę. Nie wiem jak Wy, ale zdarza się tak, że jak są materiały przez firmę wypuszczane, no to one są trochę podpicowane i tak dalej. Także ludzie możliwe, że wierzą, ale no ciekawe jak to jest w rzeczywistości. No i jeden z tematów, o których rozmawialiśmy, to czy, a może mielibyście takie zegarki, które moglibyście mi dać na takie testy, ja bym nagrał taki materiał. No i także zobaczymy, coś tam. No i tak jak mówię, no zazwyczaj za bardzo się jakoś tak strasznie nie napalam na coś takiego, tylko tak, no fajnie by było. No i mijają chyba 2 czy 3 dni, nagle jest telefon, Maciunia, mamy zegarki. Tak, i oto te zegarki. I jeden to jest Victorinox Inox, drugi to jest Professional Diver. I moi drodzy, to są, po pierwsze, wam powiem, to są bardzo duże zegarki, solidne i to jest kawał metalu. To tak tylko na wstępie. Także jak dostałem te zegarki do rąk, co myślę, o kurczę, no rzeczywiście, one mogą przejść te testy i zobaczymy, co się wydarzy. Otóż, moi drodzy, po pierwsze, ten materiał nie jest sponsorowany. To nie jest tak, że ja dostałem te zegarki, ja je będę tak delikatnie coś z nimi robił, bo one później będą u mnie i ja nie chcę, żeby one... Ja mam powiedziane, że i tak mam je im oddać. Po drugie, nie dostałem za to żadnych pieniążków, także też nie zależy mi tak, żeby tu czy coś ubarwiać, czy nie ubarwiać. A poza tym, zależy mi jedynie na tym, żeby one jak najdłużej wytrzymały, żeby zrobić na nich jak najwięcej testów. Moje założenie jest takie, że najpierw będę na Inoxie to robił, jeśli przyjdzie jego kres. Któryś z testów, który zrobię, spowoduje, że on przestanie działać, bo to jest takie moje założenie, no bo to, że się zbije szybko, to jest bardzo możliwe. Tutaj akurat szkło, które jest w tym zegarku, to jest szafir, w tym też jest szafir, więc zakładam, że może się tak zdarzyć, że się zbije. Ale kryterium testu tego zegarka, jak dla mnie, będzie, czy on przestaje chodzić. Oprócz tego, te testy mają być takie... Żeby Wam pokazać, że na przykład, no to co dzisiaj zobaczycie, to pewnie pomyślicie sobie, o to jest lightowe. Tak, bo dzisiaj przejedzie osobówka po tym zegarku i już Wam powiem, no nie powiem Wam. Ale tak, przejedzie samochód osobowy. Ten samochód waży 1400 coś tam kilogramów. No to nie jest 8 ton, ale testy będą różne. Na razie będzie taki w miarę krótki. Ten materiał będzie trochę najdłuższy, żeby Wam wprowadzić troszeczkę w tą serię, która będzie miała miejsce. Także tak. I ten pierwszy materiał, od razu Wam powiem, on trochę będzie się trząść.
Otóż tak, złapałem takiego bakcyla, że jak Casey Neistat, że taki vlogerski klimat sobie zrobiłem. Dalej troszeczkę się tak nie czuję zbyt, wiecie, tak elegancko w takich miejscach, na zasadzie, że dalej jak ktoś patrzy, jak ja się nagrywam, to jest takie dziwne uczucie. No i zapomniałem w tym aparacie włączyć stabilizacji. Ale mam nadzieję, że to tylko w tym materiale. Następnym będę brał ten statyw, tak żeby to troszkę lepiej wyglądało, także tak. Dobra, to jeszcze pogadam na koniec trochę. Teraz zobaczcie pierwszy test Victorinox Inox. I czy on przetrwa? No dobrze, jesteśmy na parkingu bez nikogo, bo ja też się trochę wstydzę. I robię pierwszy test. Pierwszy test będzie polegał na tym, żeby przejechać samochodem osobowym po jednym z Victorinoxów. Tak to się prezentuje. Jest to mała Toyotka. Tu leży zegarek. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Tak, tu się nagrywa. Także żono, jedź. Jedź. Do... O, stój. O, moi drodzy. Jest. Dobrze. Hopla. Można powiedzieć, że zegarek trochę się wbił w oponę, ale no nic mu nie jest. Jakby nie patrzeć, jest cały i zdrowy. Dobra, żeby nie było, to jeszcze położę go raz tutaj. O, czekajcie. Tak, leży. I teraz moja żona pojedzie dalej prosto, żeby przejechał tylnym kołem. Śmiało do przodu. Bang! Przejechany. Dobra, co tu się wydarzyło? Moi drodzy, zegarek jest cały i zdrowy, co jest bardzo, ale to bardzo... Czekajcie, niech złapie ostrość. Co jest bardzo, ale to bardzo ciekawą sprawą, także jestem bardzo dobrej myśli, ale to bardzo dobrej myśli, że nawet cięższy samochód niż zwykła Toyota Auris sobie poradzi z przejechaniem go, znaczy poradzi z przejechaniem, to na pewno sobie poradzi, tylko właśnie kwestia tego, czy ten zegarek to wytrzyma, także zobaczymy. No i nie uwierzycie, przeżył ten zegarek, tak, już pewnie widzieliście, że on przeżył. I teraz jeszcze jedna rzecz, zapomniałem wam powiedzieć, że te zegarki, ja je otrzymałem, one już były używane. One mają ślady użytkowania na sobie. I tu nie chodzi o to, żeby wam pokazać, że o, tu są mikroryski, po, jak przyjedzie samochód po tym zegarku, to będą mikroryski. No nie, nie, no wiadomo, będzie porysowany ten zegarek i w ogóle. W tym przypadku ten zegarek wygląda teraz tak. Ja wam go teraz pokazuję. No, oprócz porysowanego dekla, no bo rzeczywiście on złapał parę takich w miarę grubych tych rys, za wiele się na nim nie wydarzyło. Także to jest moim zdaniem spoko sprawa. Zegarek dalej chodzi, także tak. No dobra. Czy ja o wszystkim wam powiedziałem, co chciałem wam powiedzieć? Chyba tak. Nie wiem, czemu ten materiał nagrywam już któryś raz z kolei. Jakoś takie mnie, nie wiem, trema złapała, czy co, nie wiem, co. Dobra, mniejsza o to. Także mam nadzieję, że będą wam się podobały te odcinki. Ja je będę tak jakoś sporadycznie wrzucał. Postaram się raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie właśnie zrobić jakiś test, w zależności od tego, jak on będzie skomplikowany. Ale też mam do was prośbę. Pod tymi odcinkami z Victorinoxami, jakbyście mogli umieszczać jakieś pomysły, co ja mogę jeszcze z nimi zrobić. Tylko miejcie proszę na uwadze, że ja nie wynajmę helikoptera, którym polecę i zrzucę go, nie wiem, do jeziora, a potem wynajmę nurka, który po niego popłynie. Nie, takie, żeby to można było zrobić takim domowym sumptem i w jeden dzień. Tak, bo ja normalnie, wiem, wiecie chyba, że ja normalnie pracuję, także w ciągu tygodnia za bardzo nie mogę tego zrobić, mogę to zrobić w weekend. Także żebyście, żeby było trochę światło, bo jak ja kończę o 17, to teraz już o 16 robi się ciemno. Także jeśli macie jakieś fajne pomysły, i powiem wam teraz tak, ja już zaplanowałem, że przejedzie po tym zegarku dużo cięższy samochód, to jest jedno. Zaplanowałem, że ja go coś z nim zrobię z wodą i z lodem i z ogniem, takie rzeczy. I teraz tak, odpowiedzcie mi proszę,
Jeśli nie macie pomysłu na jakiś taki test, to może mi odpowiecie w komentarzach, czy byłoby to rzetelnym testem, gdybym ten zegarek wrzucił do prania. Ale boję się o swoją pralkę. Bardzo się boję o swoją pralkę, żeby ten zegarek, no ja wierzę, że on przeżyje to, ale boję się o swoją pralkę, że tego nie przeżyje. I napiszcie mi proszę w komentarzach, czy byłoby to rzetelnym testem, gdybym ja ten zegarek obwinął, nie wiem, w parę skarpetek na przykład, żeby on mi albo, nie wiem, szyby nie zbił w pralce, ani coś z bębnem nie zrobił, tak żeby moja pralka przeżyła. Czy taki test byłby ok? To tak. Z góry dziękuję serdecznie, jak zostawicie taką informację. Bez względu tego na to, czy tak, czy nie, serdecznie Wam dziękuję. No dobra, mam nadzieję, że taki cykl Wam się będzie podobał. Ja osobiście mam nadzieję, że te zegarki przetrzymają jak najdłużej, żeby tego materiału było jak najwięcej. Nie będę się z nimi cackał, nie będę ich oszczędzał. Co ma być, to będzie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takich materiałach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zachęcam do subskrypcji. Te subskrypcje naprawdę są bardzo miłe. Jak ten kanał rośnie, to ja naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę. No dobra, no i co? Chyba zakończę ten materiał na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Bądźcie pozdrowieni. Dashburg.